Hej, cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpy, to jest już 16 odcinek z Wiedźmina 2 Zabójcy Królów. Tutaj żeśmy skończyli badać Jadka Irana, który jest zmutowany, jest jadowity, potwornie groźny, dlatego jeszcze przeszukamy sobie wrak dla pewności, bo pisałeś mi, że jest jeszcze jedna skrzynia. Jest, dokładnie, nie myliłeś się. Dziennik kapitański, a bierzemy wszystko, okej. Rzeka tajemnic, chwileczkę, zobaczę sobie co to tylko to jest. Dziennik kapitański. Aha, jakiś lokmłyn. Dobra, nie, mnie to nie obchodzi. Raport kapitana Petra Silly. Fajnie. I jakaś receptura mangusta. A chroni przed toksycznym śluzem Kairana. I możemy sobie zrobić mangusty trochę. Zajebiście. Kto we Flotsam korzysta z królewskiej poczty? Mógłbym to podrzucić. Tak ładnie. Dobra, a teraz jeszcze zmienimy sobie misję. Tu mamy Kairan, Zabójcy Królów, Rzeka Tajemnic. Aha. Dobra, to sobie najpierw to zrobimy. Coś czuję, że ta skrzynia jest u tego Ludwiga Mersa. Tak przynajmniej mi się wydaje. Ale to jeszcze nie jestem pewny. A więc tak, wczoraj był Borderlands i FIFA 13. Co do Borderlandsa, to no troszeczkę było tak lipnie, bo jedną misję robiłem chyba 15 minut, więc musiałem powycinać te momenty, gdzie męczyłem się ze znalezieniem ostatniej części. Dla mnie, znaczy, dla mnie ta łatwa misja była banalna, tylko po prostu ja nie ogarnąłem i oczywiście musiałem zrobić głupotę. A co do FIFA 13, to jestem zadowolony ze zwycięstwa, no ale to ja grałem Realem Madryt, więc to było jednak pewne, że mi się uda, ale mecz, w którym grałem z Masterciukiem bez nagrywania, szczerze, zaskoczył mnie, tylko po prostu moim błędem było dać jakiegoś dekla, ciotanę, który po prostu nie ogarnął i szybko dostał czerwoną kartkę i dwie żółte, gdzie został do szatni wykopany. I więcej ja już go nie będę dodawał, jeżeli chodzi o Real Madryt, ale meczyk był udany mimo wszystko. Mimo wszystko mi się udało wygrać, ale ledwie bym powiedział bardziej. Bo no Kciuk naprawdę ogarnął sobie tego całego kluba Borussia Dortmund i ciśnie nim nieźle. Skilla ma, ale to nie znaczy, że ja nie mam skilla, bo też posiadam w jakiejś mierze. Dobra, teraz trzeba znaleźć tą skrzynkę. Nie zostałbyś na stałe w Binduze? Spieprzaj! No nie jestem wieśniakiem. Chciałabyś. Skrzynka służąca do wysyłania królewskiej poczty. Ja kłaniam się, kłaniam. A może ty możesz? Macie jakieś zajęcie dla roboty u nas? Jakoś się spieprzaj, spieprzaj. Troll. Oszczędziłem trolla. A, prawda. Aha, czyli tu już nic. Nie potrzebuję, żebym tu poszedł, ale była ta zielona kropka, to wiecie, chciałem zobaczyć, czy coś oznacza. Co mu dwa miecze? Gubi je, czy co? Na to już ci nie odpowiem, bo zadałaś mi już chyba je przez całą serię z 5-10 razy to samo. Jakbyś coś innego opowiedziała, to bym się ucieszył, ale widzę, że jedno i to samo kłapiesz. Trzeba znaleźć tą skrzynię służącą do wysyłania listów poczty królewskiej. Ale to chyba u Ludwiga Mersa. Sprawdzimy przynajmniej. Bo pewności nie mam za dużej. Ale jeżeli to będzie tutaj... Nurtuje mnie pewne pytanie. Chor, co taki to wiedźmin ma tego kamratka jada? Szybki? I co tam u was? Dobra, Ludwig Mers jest tutaj. Może do niego trzeba to dać? Nie wiem, nie jestem pewna. Jak nie, to porobię sobie jeszcze parę tam mangusty i ruszymy od razu na po ten cieniokost. Wrzuć listy. Okej. Aha, okej, zrobiliśmy.
Obiecaj, Wiedźminie, że dorwiesz tych kurwich synów. Dobrze! Obiecuję ci, stara suko! Dobra, ale kurde, no nie mam klucza, cholera. Na twoim biurku stoi skrzynka poczty królewskiej. Tak, jednym z moich obowiązków jest opiekowanie się królewską pocztą. Aha. Mógłbym przyjrzeć się jej zawartości? O tak, znak art. Działa to. Nie ma problemu, miłej lektury. Dobre, dobra, teraz pięknie. Otworzone kluczem. I teraz sobie sprawdzimy. Jest raport Ludwiga Merce. Aha. O, ty też bierzesz udział w produkowaniu Fistecha. Ta. Dmitrze, ale... Aha. Ciekawe. No dobra, to już jest misja na kiedy indziej, bo jak wyruszymy z Flotsam, trzeba będzie odszukać wrak drugiego statku. A więc bierzemy się za Cieniokosta. Kejran Cieniokost, dobra. Okej, zajmiemy się tym. A, możemy teraz sobie sami chyba zrobić mangustę. Słychać, moja droga. Dobra, to trzeba... A, to chwileczkę, to teraz medytacja. W takim razie. Bo przecież my potrafimy robić. Alchemia. Okej, trzeba zrobić mangustę. Mangusta. Megusta. Jep, zrobione. Okej. Dobrze, zrobione. Ale to nie teraz będę wypijał. Teraz idę po Cieniokosta. Aha, mogę z Shilą pójść na Kejrana. No nie, odszukamy najpierw Cieniokosta. Wiecie, żeby było uczciwiej. Ale to chwileczkę, zobaczę sobie na dziennik. Mamy Kejran z Shilą. No dobra, to robimy teraz ten Cieniokosta. Ale to mi nic nie wskazuje, więc zrobiłem błąd. A to trzeba zaznaczyć tego. Jest, dokładnie mamy to. Dobra, idziemy szukać Cieniokostu. No i dobra, trochę pogadamy znowu. Chcę się starać, żebym jak najczęściej mógł z wami też jakoś się tak porozumiewać poprzez komentarz w stronę widzów. Dlatego teraz mam parę pytań. Bo jest taka sprawa, gdyż troszeczkę mi się słuchawki rąbią, ale jeszcze nie jest aż tak źle. Ale jakby się okazało, że moje słuchawki by się zrąbały, zepsułyby się lub je szlak trafił, to po prostu mamy problem, jeżeli chodzi o nagrywanie. Będę musiał do Cedryka się przejść, bo on wie, gdzie jest Cieniokost. A ja, wiecie, ja lubię z GPS-em chodzić, a raczej powinienem. I lubię i powinienem, bo to też mi daje jakiś plus. Dowiemy się, gdzie ten Cieniokos dokładnie leży i GPS nam wskaże drogę. Przynajmniej będziemy mieli z głowy. Dobra, właśnie. Potrzebuję Cieniokostu. To mech, rzadki gatunek rośnie pod ziemią. Na południu w głębi lasu są jaskinie. Jeśli rośnie w okolicy, to właśnie tam. Świetnie. Dzięki, pomogłeś mi, wiesz? A jeszcze byśmy pohandlowali. Może coś sprzedam, bo wiecie, mam pełno teraz tych pierdół. Jep, sztacheta. A, pierdoły, jak nic. Ciężkie spodnie. A to mam gówno, to trzeba sprzedać. Pułapka na Kejrana, to trzeba zostawić. Się może przydać. Trzeba się naprawdę mega przygotować do takiej walki
Skyrunem, to nie będą żadne tam przelewki, tylko poważna walka. A ty co tu masz takiego jeszcze przydatnego? Jak nic nie będziesz miał. Talgarska zima, aha. Dobra, czyli tutaj nic. Esencja śmierci. A, dobra, tutaj masz pierdoły same. To jakieś dudniki. Ekstraty. Fosforyzujący kryształ. Aha, przynęta na harpie. Też może być. Dobra, ale my stąd już idziemy. Zrobiliśmy co chcieliśmy. Czyli dowiedzieliśmy się, gdzie dokładnie jest ten cieniokost. Teraz zbierzemy ten cieniokost w jaskini pod elfami, elfimi ruinami. Czyli będzie ciężko tam ogólnie dotrzeć, ale zrobimy to. Okej, kolejną sprawą, jaką mam do was, to jest taka, że Wiedźmin 2 i Borderlands będą długą serią. Z tego względu, że będę robił wszystko, żeby po prostu grę przejść porządnie. Wiedźmiński miecz i zdychasz. Dobra, poszło mi stąd. Teraz to jak tu... O. Chyba kolejny neker, tak? A, tu nawet nie muszę czarów wykorzystać, bo oni są tak słabi. A ja tylko expa zdobywam. Tak naprawdę, więc dla mnie to nic nie znaczy, że sobie podejdzie Necker do mnie, a ja go i tak posiekam. O, Necker. Kolejny. Ktoś jeszcze? A, gówno. Nie dadzą rady. Za słabi są na mnie. Dobra, to jest ta jaskinia. Zbieramy się do niej i robimy wszystko, żeby jak najszybciej dostać się po cieniokost. Tu zakładam, że będzie ciemno. Albo i nie. Zależy... O, tu już jest ciemnica. Więc warto by było wypić kota, jak mamy oczywiście. Picie eliksirów. Kot. Dobra, wypiliśmy to. Możemy teraz iść. Ej, no mieliśmy to wypić, co jest grane? Aj no, nie ogarnąłem. Właśnie tak to jest czasami. Kot. A, teraz to miałem wypić. A ja po prostu zapomniałem. Ale się zagalopowałem. Dobra, Geralt, pij mi to. I jedziesz z tym koksem. Dobrze. Okej, okay, teraz wszystko widzimy. Idealnie. Wyjmij miecz. Bo wrogów możemy oczywiście napotkać. Nic nowego oczywiście. Dobra, nekery. Dobra, nic mi nie zrobicie. Jestem zbyt potężny jak na was. Więc guzik mi tu zrobicie. To najwyżej połaskoczecie. Ale to nic. I tak zginiecie. O, tu już neker wojownik jest, więc wiecie. A, zaraza. Dokładnie, o kurde. Ale was obkrążyłem. I tak was zabiję. Ło. Kurde, więcej się tych nekerów zrobiło. To w pizdu. Chodźcie, takie kozaki. O, już się boją. Ty patrz, wszędzie są te nekery. To mnie zaczyna irytować trochę. Pudło. Kurde. O. Za bardzo podszedłem. Pudło. Kozaki. Chcą się popisać. Ty patrz, ile damage'a już mi pocisnęli. Ty kurde. Ej, no ja nie mogę, około jest, czekaj, dwóch, czterech, no z 10 nekerów będzie, jak nic. Co za dranie. Co niemożliwe.
Aha, teraz już nie zrobię medytacji. Ej, no chyba chce mnie sprowokować, bo widzę, że podchodzi do mnie za blisko. O, już dostała ciota. Lol. Już myślałem, że zginę. Dobra, padłeś, Neckerze. Jakbyś już zdechł na zawsze. Kurde, jeszcze mam kilku Neckerów do zbicia. Pudło. Dobra, przynajmniej tych trzech posiekałem. Dobra, ciebie już też tu posiekam. Zajebiście. Kurde, masakra, masakra. Dobra, teraz to trzeba wszystko zgarnąć. Takie gówna się tu narobiły. Ale przynajmniej to będzie na sprzedaż. Coś tu jeszcze jest, no właśnie. Dobra, wypijmy sobie jeszcze jaskółeczkę. Picie eliksirów. Jaskółka, proszę bardzo, wypij to. Trzeba trochę żyćka zregenerować. To nie znaczy, że od razu mamy wszystko naraz pić. No to pięknie. I teraz będzie szybsza regeneracja. I nie musimy się martwić o to, że zginiemy szybciej. Kurde, zaskoczyli mnie. A pomimo tego, że już mam trochę wysoki level, to oni dalej atakują. Już padasz, o, gratuluję. Dobra, chcę to zebrać. Okej, już można iść dalej. Jeszcze tutaj są jakieś gówna, które sobie też sobie zbiorę. O, jakiś człowieczek zginął. O, trochę orenów miał przy sobie, więc biedny nie był. Ale idziemy, idziemy, bo czuję, że jesteśmy coraz bliżej tego, czego szukam. Ale przeszukajmy sobie całą jaskinię dla pewności. Oren znowu zebrałem. O, całkiem dobra sumka. Nie najgorsza. Tu nic nie ma. Zaraz mi się skończy kot. Będę musiał coś... O kurde! Tu mamy pożeracza zwłok, więc będzie masakra. Ale jak go tu jadę? O! To jest wybuchający, zapomniałem. Dobra, przynajmniej wybuchu. W wyniku czego mogę zebrać cieniokosta. Pięknie. A teraz znikamy stąd. Szybko. Szybko i sprawnie nam to poszło. Coś tu jest, coś tu jest. Bo bym zebrał z chęcią nic. Dobra. Niech się już ten kot skończy. Bardzo dobrze. No, żeśmy z cudem zrobili to, bo tak to byśmy już zginęli na pewno. Tutaj by jeszcze nie byłem, a sobie z chęcią sprawdzę. A, ślepa uliczka, czyli tu już nic nie zdziałamy. Sprawdzę, czy amulet nie wykrył jakiegoś przedmiotu, ale idziemy, idziemy. Mamy nasz cieniokost. Schowaj ten miecz, bo chyba już ci się nie przyda tutaj. I tak już wszystko zostało wybite przez nas w tym miejscu, więc nie sądzę, żeby nas coś jeszcze mogło atakować. No to zbijamy z tej jaskini. Kejran naprawdę będzie miał ostre cięgi, jak już się porządnie przygotuje do takiej walki. A to nie będzie jakaś byle jaka walka. To jak na przykład z utopcami, Neckerami i tak dalej. Nie, to już będzie porządna walka. I ona właśnie będzie zależała od Wiedźmina, jak on to zrobi, w jaki sposób go zabije po prostu. Jak tego dokona. Przecież już zrobiłem, co było trzeba, no nie? Dobra, to fajnie. Teraz w dzienniczek. No, znalazłem cieniokosta. O co ci chodzi? Dobra, jest. Czy ja nie mam tego cieniokosta? No mam to przecież. Kurde, w czym problem? Pierdolę, dobra, nieważne.
Ja już mam ten cieniokost. Więc nie wiem, o co tu dalej kaman. Jak przecież już wszystko zrobiłem, co było trzeba, to nie wiem, co tu jeszcze robić. Dobra, mam tą zarazę gdzieś. Chcę jak najszybciej dotrzeć do Flotsam. Ale to się jeszcze żyćko będzie regenerować przez 6 minut. I sobie wyruszymy zaraz na ciekawą walkę. Oczywiście jak mi się uda zdążyć, jak się wyrobię, bo jak się okaże, że już będzie za mało czasu na walkę z Kairanem, no to trudno. Najwyżej w następnym odcinku już stawimy czoła Kairanowi. Chociaż ja już bym od razu ruszył na tego Kairana. Bez gadania oczywiście. No już mam tego cieniokosa, co takie lagi są? O co kaman, przecież ja tu nic złego nie zrobiłem. Dobra, idziemy do Shili. Do Shili ten Karwil. To chyba nie tu. A bardziej tutaj pewnie. Proszę bardzo. Wiedźmin. Yo. Czekałam na ciebie. Mamy zabić potwora, który zatapia statki. Boisz się? Nie, ale będziemy musieli wywabić go na brzeg. Zostaw to mnie. Nie mogę się doczekać. To będzie widowisko. Żebyś wiedział. Ale to ty będziesz czynił honory. Honory? Gdy będzie już na brzegu, zabijesz go. Ją. Cokolwiek to jest. Dobra, to już się zbieramy. Mam już wszystko, chodźmy. Doskonale, ruszajmy. Dobra, odcinek będzie długi. Gotowy? Wydaje mi się, czy się umalowałeś. Wszyscy mamy jakieś rytuały. Przykro mi, Kairany nie rozpoznają kolorów. Zakończmy ten temat, Geralt. Czas wywlec potwora z wody. Okej. Masz jakiś plan? Ja zawsze mam plan. Nie daj się pożreć, a już niedługo będziemy bohaterami. Postaram się. Zejdź na dół. Ja zostanę na moście i wyciągnę go na brzeg. Uważaj, nawet na lądzie będzie cholernie niebezpiecznie. No dobra, dobra. Spokojnie, koleżanko. Ja sobie zaraz wypiję mangustę. I będzie git. To nie tutaj jeszcze. Tak, bo żeśmy to ostatnio byli z Triss Merigold. Więc powinienem pamiętać tą drogę doskonale. Więc spokojnie sobie tutaj dobijemy brzegu. O, ja skurczę ziele, przynajmniej będzie na kolejne potki. Ogólnie trzeba będzie dużo potków zrobić. Aha, to chyba teraz, nie? O, stan gry zapisany. Okej. Aj, no nie wypiłem mangusty, jakie gówno. Już tu nic nie zdziałamy. Okej. Trzeba będzie walczyć. No chodź tu. Zapraszam. O, proszę. Rób co trzeba. I proszę, mam naszego Kairana. Wyciągaj miecza. I zaczynamy. Aj, no mikstury żeśmy nie wypili. Szczerze żałuję. Ale pokonamy i tak tego dziada. No, taki hardcore. Zobaczymy, jak sobie Geralt poradzi. Dobra, teraz zdechniesz. Położyłem tą pułapkę, czy nie? No Irden! Oj, Geralt chyba stracił cierpliwość. Po części. O, poszła pułapka. Dobra.
Irden. Jebutnij tu z Irdena. Ale to chyba był mój błąd. Dobra, ciachnij sobie. Dzięki. No atakujże. Co mnie tu tepasz? No, atak. Dobrze, poszło. Pięknie. No, no teraz go trzeba wykończyć. No jakbym nie wiedział. No i teraz zniszczy kolejny raz kawałek mostu, dobra. Dobra, poszło. Jeb. Doskonale. Teraz to już musi pójść z płatka po prostu. Bo inaczej będzie masakra. Ło. Dobra, teraz unik trzeba będzie zrobić. O, i teraz możemy się za niego wziąć. Dobrze. Teraz już zdychasz. Masakro. No to teraz trzeba A. Dobrze. I już po tobie. Poszło. Teraz to już kurde gówno zrobisz mi. A mam teraz tam podejść, nie? Bo nie wiem sam, szczerze mówiąc. Czy robię dobrze, czy robię błąd. Ło! O, dobrze. Jest. Zrobione. Już po tobie, głównie. I jak wybuchło. Dobra, Keyran skończony. Zadowolony Geralt? Bo myślę, że ja też jestem zadowolony. Epicko. Nie. Nam się. Jest zła walka. Geralt? Nic ci nie jest? Nic mi się nie stało. Wyczerpałam sporo mocy, więc gdybym ci musiała pomóc... Dam sobie radę, ale troskliwej czarodziejki się obawiam. No tak, jak każdy wiedźmin zgrywasz twardziela. Ryzyko zawodowe. Z czasem można się przyzwyczaić. Mówisz, jakbyś był stary. Włosy masz wprawdzie siwe, ale krew jeszcze chyba szybko płynie w twoich żyłach. Pewnie. Masz wobec mnie jakieś plany? Na razie mam plany wobec Keyrana. Do zobaczenia zatem. Nie zapomnij o nagrodzie. Bez obaw. Okej. Okej, level up. Idziemy naładować skilla. Aż 2 talenty mamy. No nie wiedziałem po prostu. Dobra, weźmy sobie ripostę i zasłonę albo przemoc. Proszę bardzo, dobrze. To jeszcze weźmiemy sobie... to trzeba odebrać jeszcze nagrodę za Keyrana. Ale to może już zrobimy w następnym odcinku. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie 16 odcinka z Wiedźmina 2. Weźmy się lepiej do... Jeżeli wam się spodobał, nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Zapiszę sobie jeszcze. Okej, dobra, trzymajcie się, na razie, yo!